Nazywam się Paulina Litwinow i wspólnie z Michałem Pieńkowskim z Filmoteki Narodowej udowodnię, że nie wszystkie filmy przedwojenne to śmieszne komedyjki. Dzisiaj opowiemy Wam o pierwszym filmie przedwojennym z gatunku kina Grozy, który udało nam się cyfrowo odrestaurować w ramach projektu Nitrofilm. Jedyny przedwojenny polski film z gatunku kina Grozy. I niestety tragiczna w skutkach historia głównej pary bohaterów. Na szczęście z pewnymi pierwiastkami komediowymi o które zadbała, jak zawsze rewelacyjna, Mieczysława Świklińska. W otoczeniu innych znakomitych artystów, których zobaczyć można w filmie Ukresu Drogi. Jak to się stało, że główną rolę gra Kazimierz Junosza-Stepowski? Dwa lata wcześniej, w 1937 roku, Kazimierz Junosza-Stepowski zagrał tytułową rolę w filmie Znachor. Tam także wcielił się w takiego charyzmatycznego lekarza, a że Znachor był wielkim sukcesem kasowym, więc filmowcy postanowili wykorzystać tę postać w kolejnym filmie. A co twoim zdaniem, które z tych rozterek targających bohaterami są tutaj najciekawsze? Główny bohater, nie wiedzieć czemu, upzdurał sobie, że żona go nie kocha, i próbuje ją zeswatać ze swoim dużo młodszym przyjacielem. Ale okazuje się, że żona jest mu oddana, mają wspaniałą córkę, ona go niesamowicie kocha, mało tego kibicuje mu w rozwoju zawodowym, więc zupełnie nie rozumiem. Dlaczego on nie widzi tego oddania i dlaczego nie cieszy się z tego, że tak młoda małżonka jest w stanie zrozumieć wszystkie jego potrzeby? Ta historia mogła się skończyć zupełnie inaczej, gdyby główny bohater był święcie przekonany o bezgranicznej miłości swojej żony. A niestety, potem okazuje się, że historia ich małżeństwa kończy się tragicznie, tylko dlatego, że on nie był w stanie uwierzyć w miłość żony. I ten główny bohater żyje w przeświadczeniu, że żona zdradza go z jego przyjacielem. No właśnie, to jest kolejna rzecz, której nie jestem w stanie zrozumieć w tym filmie. Po prostu małżeństwo idealne. Każdy jest sobie oddany początkowo. Po prostu jego jakaś chora wizja i fanaberia niszczy wszystko. Nie mogę powiedzieć, nie mogę zdradzić, jak się film kończy, natomiast no nie tak, jak bym tego oczekiwała. Liczyłam na happy end. Trochę jest inaczej, niestety, w tym filmie, ale to jest właśnie piękne, że nie, każda, nie każdy film przedwojenny musi być romantyczną komedią ze szczęśliwym zakończeniem. Siedzimy sobie w kinie Iluzjon i rozmawiamy o naszych ulubionych filmach, a zdaje się, że Ukresu Drogi to właśnie Twój ulubiony film. Ulubiony, chociaż przyznam Ci szczerze, że sama się nieraz sobie dziwię, no bo jest niesamowicie smutny. Ale smutne i przygnębiające filmy też czasem mają coś w sobie, o czym najlepiej przekonać się oglądając melodramat Ukresu Drogi.